takiego wyzwania jeszcze nie miał, bo Lewidzio Messi nie mierzył się z takimi pięściarzami jak Władimir Klitschko. No już poczuł smak tych najmocniejszych uderzeń w swojej kategorii wagowej Mariusz Wach. Widzicie, Mariusz, że teraz jest w bliskim dystansie, że może również swoim ciosem trafić Władimira i teraz stara się nawiązać taką walkę, ale potężne uderzenia wprowadza Władimir. Jest bardzo trudno przedostać się do czystego ciosu na głowę Władimira Klitschko. Nawet kiedy się zmniejszy dystans, to on ma niesamowicie szybkie sierpy. Czasami to są ciosy niewidzialne, które dokonywał wielu rywali. Ładnie uciekł teraz z tego pressingu rywala w narożnikowach. Ale to wciąż jest mało ciosów, jeśli chodzi o Polaka. Klitschko ustawił walkę w swoim tempie, po swojemu, stara się, nie nakręca, wie, że prowadzi, wie, że celnie trafia. Tu Mariusz musi szukać rozwiązania, żeby odmienić obraz walki. I proszę, jak kuje prawą, podwójnie prawą, jeszcze dołożył lewą rękę Władimir Klitschko. Mariusz próbuje zmniejszyć dystans, skrócić dystans, czasami na korpus. Cały czas presja Marysza w tej rundzie, pomimo tego, że przyjmuje pojedyncze celne ciosy Władimira, jednak nie odpuszcza przeszłości. Władimir miał problemy kondycyjne, czasami w niektórych walkach, bo widać, przeżywa kryzys. Mariusz tą presją może zmęczyć Władimira, ale nie może przyjmować takich potężnych uderzeń z prawej ręki. Końcówka piątej rundy. Przestrzelił Władimir Klitschko. Bardzo dobrze teraz Wach, ależ fantastyczny prawy Mariusza Wacha. Kapitalnie trafił idealnie Wach swojego rywala. Świetny prawy prosty Mariusza, w tarapatach jest Władimir. Wyraźny kryzys. Na to czeka właśnie Mariusz, przygotował ten prawy. Trafił tym prawym i odczuł ten czas Władimir. Widać zadowolenie, teraz uwierzył w narożnik Mariusza. Poczekajmy, czy dojdzie do siebie Władimir, musi to wykorzystać Mariusz. No ależ końcówka tej piątej rundy, no to o czym mówiliśmy, początek ma taki trochę ospały Wach zawsze, ale później gdzieś tam koło czwartej, piątej, no wyładowuje ten ładunek, który drzemie w piątej rundzie i to się teraz stało, to się potwierdziło. Na jeden cios czekał Wach i proszę, go wyprowadził, zadał go znakomicie, idealnie. Taka senna runda, wydawało się, że nic nie może się zmienić. Pięknie trafił Mariusz. Widzimy od razu podbite lewe oko Władimira i ratował się klinczem. Mógł to wykorzystać Mariusz, ale myślę, że ta akcja doda mu pewności siebie i miejmy nadzieję, że będzie potrafił to wykorzystać, zamienić w celne serie w kolejnej rundzie. Pamiętajmy, po tej prawej ręce Wacha Kevin McBride zanotował ciężkie KO. Przez długi moment nie mógł się podnieść.